Numer, na który dzwonisz, jest zajęty. Poinformujemy cię o jego dostępie. Niż jest zajęty. Poinformujemy cię o jego dostępności darmową Gdzie gwiazdy swym blaskiem
wciąż. Ach, gdzie, gdzie jesteś, a gdzie? Kochana moja, po całym świecie wciąż szukam cię. Serce mi płonie, dusza mi płonie. Wędruj, szukasz karty pełnej korzyści. Polecane przez de... Zabrałeś mi uka. I just killed the machine, it's my heart. Czas na zmiany. Jeśli masz do mnie problem, to podejdź i pogadaj. Jeśli to jest jakiś problem, możemy się napierdalać. To nie pan... Czuj się ponad swobodnie, patrz gdy... Kiedy... Lubię, kiedy mówisz wprost. Dziękuję, że jesteś. Nawet jeśli będzie mi nabiło serce, chcę cię w ramiona. Nie oglądaj się za siebie, musisz wciąż do przodu iść. Dlaczego ty wciąż jesteś w mojej głowie? Dlaczego ciągle jesteś w moich snach? Już prawie skończył. Historia pewnego chłopaka wywodził się z patologii. William Shakespeare powiedział: zawsze czuję się szczęśliwy, wiesz dlaczego? Ponieważ niczego od nikogo nie oczekuję. Czekanie zawsze boli. Problemy nie są wieczne, zawsze mają rozwiązanie. Jedyne, na co nie ma lekarstwa, to śmierć. Nie pozwól nikomu obrażać, poniżać lub umniejszać twojej samooceny. Krzyki i podnoszenie głosu to narzędzia tchórzostwa. Niektórzy uważają, że jesteśmy winni ich problemów. Musimy pamiętać, że po ciemności i samotności światło i dobro zawsze wkraczają w nasze życie. Dlatego zanim zareagujesz, weź głęboki oddech. Zanim powiesz, no posłuchaj. Zanim zaczniesz krytykować, przyjrzyj się sobie. Zanim napiszesz, zastanów się. Zanim uderzysz, poddaj się. Zanim umrzesz, żyj, żyj, żyj. A ty bądź moją drogą. Drobna radość ma największe znaczenie. Czasem wielka radość ma największe znaczenie. Czasem mały smutek ma też wielkie znaczenie. To zależy od chwili, zależy od nastroju. Tego się nie da wymierzyć, nie da się nigdy przewidzieć, co będzie znaczyło najwięcej. Drobna radość. Czy jesteś, a gdzie? Nauczyło mnie wiele. Milczeć, gdy brakuje już słów na puste rozmowy. Że ci, którzy przysięgają przyjaźń, łatwo zapominają. Nauczyło mnie, że bez względu, jak źle się czujesz, trzeba wstać i iść dalej. Że warto wierzyć w ludzi, ale ufać własnemu sercu. Nauczyło mnie, że mogę znacznie więcej, niż myślę, że potrafię. Że sprawiedliwość nie istnieje, bo nie każdy jest uczciwy jak ty i żyje w zgodzie z własnym sercem. Nauczyło mnie, że nie każdy, kto się do mnie uśmiecha, ma dobre i szczere intencje. Życie nauczyło mnie mówić nie, trzymać się z daleka od egoistów, wszystko wiedzących ludzi, hipokrytów i narcyzów. Nauczyło mnie mądrości, pokory i skromności. Życie wiele uczy. Co dnia, kiedy nauczysz się szanować siebie, zostaną w nim tylko wartościowe osoby.
lata uciekają jak piasek przez palce. I zrozumiałem, jak wiele przeszła. Przez ten cały czas była sama. Nie miała tak naprawdę nikogo. Mimo że się uśmiechała, była smutna. Chodziła z podniesioną głową, gdy jej serce płakało w milczeniu. Nie płakała nocami, tylko rozmyślała, dlaczego wszyscy ją tak traktują. I zrozumiałem, jak wiele przeszła. Przez ten cały czas była sama. Nie miała tak naprawdę nikogo. Lokowała swe uczucia w niewłaściwych typach. Ze wszystkim. Powiedzieć ci, co jest najsmutniejszym gównem na tym świecie? To jest fakt, że ci najbardziej skrzywdzeni, ci, którzy doświadczyli najwięcej cierpienia, to są ci sami, którzy pomogą i zrobią najwięcej dla drugiego człowieka. Bo znają ten ból i nie chcą, żeby ktokolwiek inny przez to musiał przechodzić. Ale tym samym krzywdzą samych siebie i są złamani jeszcze bardziej, bo nigdy nie dostaną wzajemności tego, co zrobiliby dla drugiej osoby. Mało czasu. Halo? Chyba potrzebuję pomocy. Nie wiem. Nie wiem, czy nie jest za późno. Halo? Zawsze szukałam tanich i fajnych... Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ, ugodowy. Czasami jednak zdarzy się, chociaż niezwykle rzadko, że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samego siebie, że wcześniej byłem tak grzeczny, nazbyt wyrozumiały w stosunku do innych. Jeśli będziesz sobą, będą cię nienawidzić. Pozwól im na to i rób swoje. Niech stoją za twoimi plecami i patrzą, jak odchodzisz. Niech gadają. Najlepiej głośno i wyraźnie. Tak by cała reszta baranów również słyszała, co wykrzykują. Nie obracaj się za siebie, a jedynie uśmiechaj się szeroko. Ich ujadanie nic nie znaczy. Boli ich, bo idziesz po swoje. Nie cierpią cię, bo masz w sobie determinację i charakter. Zazdroszczą ci, bo masz odwagę, której im zdecydowanie brakuje. Nienawidzą cię, bo jesteś wilkiem, który nie przejmuje się tym stadem baranów. Naprawdę silni ludzie nie muszą tłumaczyć się ze swoich czynów i decyzji. Jeśli masz pewność, że idziesz po swoje marzenia i nikogo tym nie krzywdzisz, to nie musisz zatrzymywać się przy każdym kretynie, który cię nie rozumie. To on ma problem, nie ty. Prawda jest taka, że jeśli wybijesz się ponad przeciętność, to część ludzi nieustannie będzie cię jeśli będziesz... Wszyscy myślą, że milczę, ale prawda jest taka, że... A teraz kawałek dla wszystkich osób, których niestety już nie ma z nami. Spoczywajcie w spokoju, a jeżeli chcesz zamówić dedykację, napisz do mnie na Insta bądź mailu. Bardzo nam przykro, że z nami cię już nie ma. Pozostał tylko smutek i te piękne wspomnienia. Nikt nie zapomni ci włożonego serca. W nim będziemy cię nosić i o tobie pamiętać. Gdy spadają na ziemię, tak ciężko się pozbierać. Trzeba było tu zostać, nadal spełniać marzenia. Wiem, że to nie twój wybór, znowu droga na cmentarz. Mieliśmy multum przygód, ale przejdźmy do setna. Jak to posklejać, gdy odchodzi ktoś bliski? Kiedy bardzo kochało się, był dla ciebie wszystkim. Na sercu blizny, lecz musimy żyć dalej. Wiem, tam już się nie liczą te afery, skandale. Patrz na nas z góry, świat nigdy nie był prosty. Trzeba się z tym pogodzić, że każdy tam dołączy. Tak, świat nigdy nie był prosty. Trzeba się z tym pogodzić, że każdy tam dołączy. Mam swój własny świat. Zamykam w sobie ból. Chcę go udusić, a potem wypłakać. Cały czas z nim walczę. Nie umiem się zbierzać, bo bardzo mnie to boli. Wszyscy mają mnie za zakręconą dziewczynę, która cały czas się śmieje. Ale ja się... Za czym tak gnasz? Nie wiesz, co robić, świat już nie... Oto najnowszy glukomet. Najpierw ktoś doprowadza cię do takiego stanu, że wybuchasz. A potem ta sama osoba ci wmawia, że nie kontrolujesz emocji, jesteś toksyczny, pierdolnięty i tak dalej. Posłuchaj mnie, jeżeli ktoś przekracza twoją granicę, prosisz, żeby ktoś tego nie robił. Ostrzegasz, nadal prosisz, a ktoś nie potrafi się wycofać i przeprosić, czyli ktoś po prostu nie ma szacunku do twoich granic. Jest to równoznaczne z tym, że ktoś po prostu nie szanuje ciebie, że pewne strefy mogą cię po prostu boleć. I jeżeli ktoś nie ma najmniejszej ochoty, żeby to zrozumieć, że cierpisz, że ktoś
ktoś sprawia ci przykrość, a na sam koniec, gdy wyrządza ci ból już do tego stopnia, że nie wytrzymujesz i wybuchasz i jeszcze robisz ciebie pojeba, który nie kontroluje emocji, to proszę cię, wstań, wyprostuj się, wyciągnij dłoń i w trybie natychmiastowym zakończ relację z taką osobą. Najpierw... Jestem lojalna, ale nie gonię za ludźmi. Jeśli czuję, że jestem niechciana, odchodzę i zostawiam ich tym, których bardziej cenią. Wierzę, że prawdziwe relacje są wzajemne i szczere. Zobaczysz. Zawsze bądź gotowy, by przetrwać sam. Niektórzy ludzie nagle się zmieniają. Dzisiaj jesteś dla nich ważny. Jutro jesteś dla nich nikim. Taki jest realizm życia. Najlepsze uczucie jest, gdy przytulasz osobę, którą kochasz, a ona przytula cię mocniej i mówi: jesteś moim całym światem. Prawda jest taka, że jeśli większość ludzi naprawdę zna twoją historię i wszystkie rzeczy, przez które przechodziłeś, prawdopodobnie zastanawiają się, jakim cudem wciąż się uśmiechasz. Więc jeśli nie słyszysz tego od nikogo innego, jestem z ciebie dumny. Wiesz, dlaczego najlepsi ludzie zawsze cierpią? Bo mają serca pełne empatii, zawsze stawiają innych na pierwszym miejscu i są gotowi poświęcić swoje własne szczęście, aby pomóc innym. Ich wrażliwość i dobroć często sprawiają, że odczuwają ból głębiej. Ale to właśnie dzięki tym cechom świat staje się lepszym miejscem. Wiesz, dlaczego... Wiesz... Wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę, ale nie czujesz czasami, że musisz coś komuś udowodnić? Posłuchaj, nic, absolutnie nic nie musisz nikomu udowadniać, bo nikt za ciebie nie odniesie sukcesu i nikt nie pozbiera się za ciebie po porażce. Za to zazdrościć i szydzić przyjdzie wielu. Wyprowadź... Chcesz wzmo... Ten kawałek jest dla tych wszystkich... Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. 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 Dzwonisz, niestety nie odpowiada. Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Dzwonisz, niestety nie odpowiada. To jest najpotężniejsze. Nie żałuję, że pomogłam tyle razy niewłaściwym osobom. Nie żałuję, że mówiłam kocham tym, którzy na to nie zasługiwali. Nie żałuję w życiu. Na dłoni serce, w kieszeni krzyk i kieł. Mówi się, że silne
osoby nie płaczą. Baby, sam decyduj, to jest to, czym ty mu starczy. Zabiło serce. Jestem sobą. I've been losing sleep over you. Nothing works for me, no matter what I do. You've been living rent free. Chciałabym zniknąć najszybciej, jak się da. Zniknąć, bo nie szukał mnie świat. Wczoraj świat chciałam podbić za wszelką cenę. Jeśli chcę zniknąć, w końcu liczyć na siebie. Chciałabym zniknąć najszybciej, jak się da. Zniknąć, bo nie szukał mnie świat. Wczoraj świat chciałam podbić za wszelką cenę. Jeśli chcę zniknąć, w końcu liczyć na siebie. Chciałabym zniknąć najszybciej, jak się da. Zniknąć, bo nie szukał mnie świat. Wczoraj świat chciałam podbić za wszelką cenę. Jeśli chcę zniknąć, w końcu liczyć na siebie. Chciałabym zniknąć. Nie potrzebuję gleby. Może i jestem niesforna, gadatliwa i za dużo mówię, kiedy powinnam milczeć. Ale ja taka jestem. Jestem cholera sobą. Nie muszę każdemu się podobać i pasować, bo nie jestem dziełem sztuki w muzeum, aby każdy się mną zachwycał. Kiedy jestem miła, to jestem. Kiedy jestem wesoła, to uwierz, zauważysz to. Zdarza się często, że jestem wredna. I to nie z natury, a odpłacam się tym samym, co jest mi dawane. Ale również bywam wkurwiona, bo jestem człowiekiem i odczuwam każde emocje. A moje emocje wyrażałam, wyrażam i będę wyrażać dosadnie. A skoro człowiek drugiego człowieka nie potrafi zaakceptować w całej jego prostocie, to o czym to świadczy? Bo chyba życie nie polega na tym, aby każdemu odpowiadać, aby każdemu pasować. Uwierz, nie musisz mnie ani akceptować, ani lubić. Ale istnieje takich kilka liter, które w całości tworzą zdanie. Szacunek do drugiego człowieka. Dlatego nieważne, co o mnie myślisz. Nieważne, co o mnie mówisz. Czy to mówisz dobrze, czy też źle. Bo ja naprawdę przestałam się tym przejmować. Po prostu. Ale jedno ci powiem. Chcesz szacunku? To okaż. I mi ten szacunek. Proste. Może jeśli masz do mnie... Wiesz, jak jest? Udzieli ci najwięcej wsparcia. Ten, kto ledwo wiąże koniec z końcem, odda ci ostatnio parę butów. A ten, kto cierpi, to podaruje prawdziwy i szczery uśmiech. Wiesz, jak jest? Najpotężniejszą ranę, jaką można zostawić człowiekowi, to pozwolić mu się zakochać. Wiesz co? Niektórzy ludzie... Tacy ludzi, którzy przy tobie są, gdy jest fatalnie, bo to nie sztuka być przy kimś, kiedy jest dobrze. Ja zawsze porównuję to do plaży. Kiedy na plaży jest słonecznie, ludzi jest mnóstwo, prawda? Kiedy jest burza, praktycznie nie ma nikogo. Tak samo jest z nami, kiedy czujemy się emocjonalnie super, kiedy poczucie humoru nam dopisuje. Wokół nas jest mnóstwo ludzi, a kiedy przychodzi ten okres, kiedy jesteśmy załamani i mamy najgorszy okres w swoim życiu, tych ludzi jest mało, a praktycznie często nie ma przy nas nikogo. Więc jeśli możesz sobie, która jest przy tobie w najgorszym okresie w twoim życiu, to ją doceni. Naprawdę, bo takich ludzi jest bardzo mało. Jeśli ktoś tak po prostu potrafi z ciebie zrezygnować i nagle urywa kontakt, to nie jesteś dla niego ważną osobą, a jedynie kimś, do kogo odzywa się tylko wtedy, gdy nie ma aktualnie innej opcji. Jeśli ktoś tak po prostu potrafi z ciebie... Siemanko, a teraz... Ludzie powiadają, że kiedy wygrywasz w nigdy nie żał mi żadnego... Gdyby ludzie umieli kochać, tak jak potrafią być fałszywi, to życie byłoby o wiele piękniejsze. Jestem obok i jutro będę też słowo. Kocham bez granic, za wszystko za nic będę z tobą. Niebo i szczęście tańczą w twoich oczach. Wszystko co chcę dać ci, nie stracić słowa. Postarzałem się. Mam tu chronić te
śmierć, a pozostaje ci ten cholernie głęboki smutek, którego nie... Przepraszam, że odchodzę. Lepiej jest powiedzieć krzywdzącą prawdę, niż komfortowe kłamstwo. A ci hejterzy jeszcze jakieś głupoty wydzwaniają do mnie? Wczoraj, słuchajcie, jakiś dureń z numeru 570 mówił, że ktoś przesłał moją ofertę w sprawie pracy. A ja mówię, człowieku, ofertę pracy w razie czego, nawet jakbym chciał zmienić pracę, ale wcale nie zamierzam zmieniać pracy, powtarzam, wcale nie zamierzam, ofertę pracy to ja sam zmieniam. Więc tak, 16:16 Ancymon dzwonił. Halo, halo, słucham, Sławek Bielski. Jutro brudno pod grodzie, a w pojutrze jeszcze nie ma. Czyli pewnie Rysiek będzie na pierwszej zmianie. Dobra, Heniu, czyli jutro brudno pod grodzie, 14. Dobra, Heniu, miłego. Wszystkiego dobrego, hej. Więcej daj, powiedz swoim bliskim to, co najlepsze, bo zobacz, jak dają to więcej niż niskie ceny. Ale... Promocja! Skorzystaj z 20% na 0% albo 1000% na nie. Oj, moment, moment. Czasami pytasz mnie. Nie należy nic. Uwielbiam przetwory. Myślisz, że kiedy już ją zdobyłeś, to będzie albo jesteś dla niego ważna, albo... To, że ktoś dał radę cię oszukać, nie oznacza wcale, że jesteś głupcem. Przychodzi taki moment w życiu. Jestem jednym z tych. Synu, nieważne. Nauczyłam się nie biegać za ludźmi, rzeczami, miłością, uczuciem. Jeśli coś ma być, to będzie. Ręka w górę. Tak bardzo chciałabym mieć cię teraz obok. Chciałabym, żebyś mnie przytulił i powiedział, że nigdy mnie nie opuścisz. Że zawsze będziesz mnie kochał bez względu na wszystko. Jest mi tak cholernie ciężko. A każdy dzień staje się wiecznością bez ciebie. Tak bardzo chciałabym mieć cię teraz obok. Chciałabym, żebyś mnie przytulił i powiedział, że nigdy mnie nie opuścisz. Że zawsze będziesz mnie kochał bez względu na wszystko. Jest mi tak cholernie ciężko. Schowaj mnie pod skrzydłem. Mam straszny mętlik w głowie. Chciałbym. Może właśnie taki jest cel mojego istnienia. Może moim celem jest sprawiać, by inni byli szczęśliwi, samemu będąc wrakiem. Złów jedna rybę w 10 sekundach. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love.
zachody słońca. Nie krzywdź. Ty? Bo człowiek czasem potrzebuje się po prostu wygadać. I nie potrzebuje świetnych. I dam ci jedną radę. Nigdy, kurwa! Nie daj sobie mówić, że jesteś tutaj. Że niczego, kurwa, w życiu nie osiągniesz. Albo że czegoś się, kurwa, nie da! Bo w życiu można osiągnąć naprawdę, kurwa, bardzo wiele. Ale serce walczymy do samego końca, do ostatniego gwizdka. Niezależnie od tego, czy to pierdoliła ci ciężka choroba, czy ktoś ci umarł na rękach, czy masz problem z głową, albo problemy finansowe, to nie ma żadnego znaczenia, rozumiesz? Walczysz do końca, do ostatniego, kurwa, gwizdka się nie poddajesz. A jak trzeba będzie ten mecz zakończyć, jak ten gwizdek nadejdzie, to zejdziesz do szatni, ale ostatni, kurwa! I dam ci jedną radę. Jakie jest życie? Jest niesprawiedliwe, ale my powinniśmy zacząć się zmiany od samych siebie i naprawdę oddać się drugiemu człowiekowi. I my się stajemy coraz bardziej zepsuci, bo to nawet widać po tym, jak ludzie jeżdżą, że jak ja wpuszczę ją, no nie, nie wpuszczę jej. Czemu? Nie, właśnie wpuść. Bądź tym pierwszym, bądź tą pierwszą, która to zrobi. Puść tylko uśmiech i to wystarczy i to odmieni kogoś życie, bo nie wiesz, czy właśnie w domu ta pani, tobie się wydaje, że ma focha, a może akurat mąż, nie wiem, powiedział jej, że ją zdradza, bo spadł na nią wyrok. I jak nagrywałam spot reklamowy dla Cancer Fighters kiedyś, że myślisz, że choroba nowotworowa ciebie nie dotyczy? Nie. Nie wiesz, jak wpisywać polecenia do sztuki. Ten ból ciągle we... W dzisiejszych czasach najcenniejszą rzeczą, jaką możesz... Niektórzy są tak bardzo załamani w środku. Chcesz wzmocnić swoją relację? A... Ty. Nie bój się. Wszystko jedno jak będzie. Ja z tobą będę. Ja ciebie nie zostawię, bo cię kocham. Jak będzie dobrze, no to odpalimy taką imprezę, której świat nie widział. A jak będzie źle, czy jak będzie beznadziejnie, to ja ciebie nie zostawię, bo ciebie kocham. I ale nie bój się. Wszystko jedno jak będzie. Ja z tobą będę. Ja ciebie nie zostawię, bo cię kocham. Jak będzie dobrze. Teraz z kim porozmawiać. Zamknij gdzieś, pewnie siedzisz. Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, a nawet czasem się uśmiecha. Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz to? Co się dzieje z człowiekiem? Wspaniała córko, jeśli mógłbyś... Pamiętaj, nie poświęcaj czasu ludziom, którzy wysysają z ciebie szczęście. Jeśli ktoś chce ciebie w swoim życiu, zrobi dla ciebie w nim miejsce. Nigdy nie poświęcaj się dla kogoś, kto cię nie docenia. I pamiętaj, prawdziwymi przyjaciółmi są ci, którzy wspierają cię w najgorszych momentach, a nie w najlepszych. Płyną strumyk przez... Wspieraj mnie za...
zależy, której zrobię do... Albo chodź. Posłuchaj, mordeczko. Nie ufaj za bardzo. Zapamiętaj to. To jest bardzo ważne. Nigdy nie ufaj nikomu w 100%. Nigdy nie wiesz, co ta osoba jeszcze kryje. Nigdy nie kochaj za bardzo. Kiedyś możesz się zawieść. To nie tak, że nie możesz kochać. Ale miej oczy otwarte. Nie angażuj się za bardzo. Tego też nie rób. To brzmi tak wszystko negatywnie, prawda? Ale to nie o to chodzi. Po prostu musisz być uważny, czy tam uważna. Bo jeśli będziesz za dużo z siebie dawać, to ty za bardzo możesz cię zranić. Za bardzo. Życie nauczyło mnie wiele. Milczeć, gdy brakuje już słów na puste rozmowy, że ci, którzy przysięgają przyjaźń, łatwo zapominają. Nauczyło mnie, że bez względu, jak źle się czujesz, trzeba wstać i iść dalej. Że warto wierzyć w ludzi, ale ufać własnemu sercu. Nauczyło mnie, że mogę znacznie więcej, niż myślę, że potrafię. Że sprawiedliwość nie istnieje, bo nie każdy jest uczciwy jak ty i żyje w zgodzie z własnym sercem. Nauczyło mnie, że nie każdy, kto się do mnie uśmiecha, ma dobre i szczere intencje. Życie nauczyło mnie mówić nie, trzymać się z daleka od egoistów, wszystko wiedzących ludzi, hipokrytów i narcyzów. Nauczyło mnie mądrości, pokory i skromności. Życie nauczyło mnie wiele. Dosyć ludzi, którzy przy tobie są, gdy jest fatalnie, bo to nie sztuka być przy kimś, kiedy jest dobrze. Ja zawsze porównuję to do plaży. Kiedy na plaży jest słonecznie, ludzi jest mnóstwo, prawda? Kiedy jest burza, praktycznie nie ma nikogo. Tak samo jest z nami, kiedy czujemy się emocjonalnie super, kiedy poczucie humoru nam dopisuje. Wokół nas jest mnóstwo ludzi, a kiedy przychodzi ten okres, kiedy jesteśmy załamani i mamy najgorszy okres w swoim życiu, tych ludzi jest mało, a praktycznie często nie ma przy nas nikogo. Więc jeśli masz osobę, która jest przy tobie w najgorszym okresie w twoim życiu, to ją doceni. Naprawdę, bo tak... Im jestem starsza, tym bardziej jestem przekonana, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary Mercedes może dać tyle samo radochy, co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino. Ale teraz to trochę inna będzie. Bym miał szansę napisać coś po raz ostatni. Ja stoję, nie spoty... Ale... Ludzie przed odejściem potrafią znieść naprawdę wiele. Ludzie przed odejściem potrafią... Początkowskie, także chodź, byczku, tutaj na okienku. Nie wiem, kim będę. Nie interesuje mnie, co pomyślą o mnie. I największym więzieniem to jest strach przed tym, co inni pomyślą. I oni mi się sami wkładam do tego więzienia. Nie interesuje mnie to kompletnie. Ja żyję tak, żeby czerpać radość z tego życia. No bo co innego mogę mieć z tego, że zostałam tutaj powołana na ten świat? No żyć zgodnie ze swoją naturą, w jakimś swoim... Mieć depresję i czuć lęk to jak być przestraszonym i zmęczonym jednocześnie. To strach przed porażką, ale brak siły na bycie produktywnym. To chęć posiadania przyjaciół, ale niechęć do wychodzenia z domu. To potrzeba bycia samemu, ale nie czucia się samotnie. To przejmowanie się wszystkim i zaraz nie przejmowanie się niczym. To czucie wszystkiego naraz, by zaraz poczuć Bądź tam, gdzie jestem silny, bo nie ma... Wszyscy wokół... Amore mio, la luce del mattino. Amore, amore mio, sei tu. In ogni tuo respiro. Amore, amore mio, c'è un angolo. Obok jesteś wciąż i nie ma cię. Nie potrafisz wprost nie kochać mnie. Możesz kontemplować w głowie i zawrócił życie. Życie nauczył. Idź własną drogą. Bo jak się kogoś bardzo kocha, nie krzywdź. Jestem zmęczona. Przepraszam.
środku. Jeśli ktoś wytrzymuje cały dzień bez napisania do ciebie, to jest okej, ale lepiej niech zaakceptuje fakt. Nauczyłem się, że nie każdy uśmiech, a przestałem się tłumić. W życiu bywa tak. Wiem, że dzisiaj nie. Jeszcze wczoraj. Dzisiaj pragnę sobie. Jak wyglądało moje. Tylko z tobą mi to. Życie nauczyło mnie wiele. Nadchodzi czas. Każdy, kto zaciągnął kredyt gotówkowy pod. Tak po ludzku. Na dobę. Wiesz jak jest? Kiedy nikt rano nie budzi cię słowami. Jeśli dowiedziałbyś się, że... Są cztery rzeczy, których nie możesz cofnąć w życiu. Słów, które zostały wypowiedziane. Nawet jeżeli jesteśmy... Tysiące myśli, przed oczami twoja twarz. Nie mogę jeść i nie mogę w nocy spać. Moje życie to moje wybory. Nie bój się, wszystko jedno jak będzie, ja z tobą będę, ja ciebie nie zostawię, bo cię kocham, jak będzie dobrze. Nie wszyscy w twoim życiu będą cię kochać, nie wszyscy będą lojalni. Nie wiem kim będę, nie interesuje mnie co pomyślą o mnie i największym więzieniem to jest strach przed tym co inni pomyślą i oni mi się sami wkładam do tego więzienia. Nie interesuje mnie to kompletnie. Cześć, boisz się zaufać, co? Po nieudanym związku boisz się ponownie zaufać. Ja też się boję. Uważaj komu ufasz, bo wielu jest judaszy. Biją ci jeszcze plecy, kiedy ty. Samotność jest lepsza od beznadziejnych związków. Przedsiębiorco, ja te... Postarzałem się. Ja chcę ciebie już. Nie bój się pytać. Może zwyczajnie brak mi tak. Serca mam w kawałkach. Wiem jak boli prawda. Znów życiowy fast start. Mimo to słyszę. Nie możesz mieć jej za złe tego, że boi się. Milczeć, gdy brakuje już słów. Spirit, leave me.
Mieć depresję i czuć lęk to jak... Oj, ale lampa! Ochłodziłby się człowiek jakoś. Nawet w cieniu, gorąc jak diable. Idziemy do domu się czego napić. Oj, zaraz zobaczy. Wędruję przez dni, wędruję przez noce. Im jestem starsza, właśnie ją szukam. Odkryj. Mieć depresję i... Kochani, kochani. Przyzwyczaiłem się, że ludzie, na których zależy mi najbardziej, odchodzą. Zostawiają mnie dla własnego szczęścia. Ujechała z nim. Śniadanie? Wyślij swojego anioła. To jest moje życie. Wiesz, ona jest takie, jakie jest. Natomiast myślę, że liczy się ten moment, w którym dzisiaj... Możesz mi coś obiecać? Co takiego? Nigdy się we mnie nie zakochuj. Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto widzi ból w twoich oczach, podczas kiedy cała reszta wierzy w twój uśmiech na twarzy. Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto widzi ból w twoich oczach. Nie pchaj się do życia ludziom, którzy cię w nim nie chcą. Teraz zastanów się, ile jebanej potęgi w tobie drzemie. Przypomnij sobie, ile razy wyłeś z bólu. Ile razy zostałeś zawiedziony. Ile razy byłeś kłamany w żywe oczy. Ile razy zostałeś zdradzony. Ile razy cię wykorzystano. Ile razy tobą manipulowano. Ile razy doznałeś krzywdy od ludzi. Ile razy twe zaufanie zostało zrujnowane. Ile razy bawiono się twoimi uczuciami. Ile razy twe serce zostało roztrzaskane. Ile razy byłeś poniżany. Ile razy leżałeś na deskach. Ile razy myślałeś, żeby stąd odejść. Przypomnij sobie wszystkie potwornie ciężkie chwile. Ludzi, którzy pomogli ci upaść. Sytuacje, które totalnie cię rozwaliły. Po których odechciało ci się żyć. I teraz stan przed lustrem i spójrz na siebie. Zadaj sobie pytanie, czy przegrałeś. Czy mimo trudu cokolwiek cię pokonało? Bywało, kurwa, potwornie ciężko, ale nigdy nie przegrałeś. Nigdy się nie poddałeś, rozumiesz? Jesteś pierdolonym wojownikiem. Nie ma bata na ciebie i nigdy o tym nie zapominaj. Miej do siebie nieograniczone pokłady szacunku oraz podziwu. Nie jesteś do niczego. Jesteś wielki i nigdy w to nie przestawaj wierzyć. Jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek cię obrazi, to powiedz, żeby lepiej zszedł ci z drogi, bo bladego pojęcia nie ma, ile siły drzemie w twojej osobie. Teraz zastanów się, ile jebanej potęgi w tobie... You were love of my life, and I'm supposed to be with you. My angel, my sky, wasn't that enough for you? You were love, you were. Użytkownik, do którego dzwoni. Słyszałem, że u ciebie wszystko w porządku. Serany! Wrócimy. Wędruję przez dni. Wędruję przez noce. Każda z podróżujących osób. Jestem silny, bo wiesz jak jest? Zobaczcie. Don't go on a vacation. Żyj pełnią. Gdyby ludzie umieli... Wszyscy. To było najlepsze. Korki, proszę państwa. Powiedz jak ci minę. Kocham moją mamę. Najcenniejszy sk. Wall Street to nie ty. Przyzwyczaiłem się, że... Czy ja tu i tam? Wiesz co tracimy w życiu? A to 10.
10 pomysłów. Jestem silny. Nigdy nie rozumiałem, wiesz, kim jest przyjemny. Ludzie, którzy nas... Fałszywe. Czy zawsze? To cię za... Tak mało jest. Nadchodzi czas. Się już chyba starzejesz, ma. Nigdy nie żałuj, że byłeś. Gdyby ludzie umieli kochać. Tak mało jest. Kocham ją. Zajebić. Nie. Zabiję. Co u ciebie? Może i jestem niesforna, gadatliwa. To było najlepsze. Tak mało jest. Wiesz gdzie? Mam straszny mętlik. Znacie? Proteina. Nie czujesz. Życie na samotny. Cały po prostu. Czasem małe kroki w życiu dają użytkowi. Co tam, jak tam? Na to chciałbym. Ludzie, którzy kocha naszą moc. W chwilach na wersę. Co? O, słyszałem. Wiesz dlaczego? Możesz mieć jej za złe. Wiem, że wędruję przez dni. Wędruję przez... Chciałabym... Czujesz tu? Przecież ja odlecę na pewno jego widoku. Widostaniesz, że to mogę być orgazm. Naprawdę. I orgazm zostaniesz. Nie no, odlecę. Ja wiesz, że jeszcze jego zapach poczuję. Thank you.
Babeczko, kiedy... Dobrze, ale pójdę do pracy. Jeżeli już zostanie, to będzie sama w domu. Boże, pójdę do pracy, Asia najwyżej na 24 godziny zostanie sama i sobie poradzi, Boże jedyny. Przecież ja jej ufam. No właśnie, to tylko 24 godziny go nie będzie. Ania! No właśnie, zimna. Chyba trzeba z powrotem na patelnię. Hej, jestem Burczyn. Nadchodzi czas. Wpadłam do... Prawie każdą... Chujowi ludzie robią... Najfajniejsze kawiarnie Harry... I uczymy się... Dawaj papierosa! Kurwo, dawaj papierosa. Pasterze mi wolni, niczego mnie braknie, na niwo zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, na niwo zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. List z nieba. Czego byś nie robił, będą pijali sztylet i miłość mi. Aga du du du, push by na bożej ty drzwi. Aga du du du. Bad night, I've been married long time ago. Where did you come from, where did you go? Where did you come from, bad night, Joe? Thank you.
pielgrzymi, gdyby ktoś ci powiedział, czy pielgrzymi idą... Czy pielgrzymka jest rzeczywistością boską? Czy my się w niebie przekaż swoją intencję? Wiesz, że... O. Jest tutaj. Czy wiesz, co jest przy... Mówi o mnie świat. Podobno czasem wam. Żar, sieć chałupie wieczorami, kiedy kusi bar.
życiu rodziny. Czego byś nie robił, będą pijali śpię. Zabierzesz mnie na drugi dzień. Z nową ciocią. Lepiej uciekajmy. Nie masz na sobie makijażu. Pana Rana. Nie bój się.
felt like this before, oh. Przenośny klimatyzator. Numer, na który dzwonisz, jest zajęty. Przenośny klimatyzator.
Thank you.
Mm-hmm.